Cześć, ptaszku. Ale uważaj, mały misiu. Nie wychylaj się przez okno! Mały miś bawi się z motylkiem na podwórku. Motylki są ładne, ale uważaj, mały misiu. Nie chodź na grabie! Mały miś pomaga staruszkom. To miłe, mały misiu. Dobrze być miłym. Ale uważaj, mały misiu. Chcesz się obcych! I samochodów! Kto wyrusza ku przygodzie lub kto się bawić chce, niech będzie ostrzeżony, bezpieczeństwo liczy się! Proszę was, dzieci, uważajcie! Niebezpieczeństwo liczy się! Okej, możecie sobie zrobić wolne, a ja sobie... Darwin, ty upadłeś na głowę? Co to miało być? Uważaj! Co ty wyprawiasz? Chcę cię ochronić. Mało nie szedłeś w kałużę. Mogłeś upaść. Albo gorzej, utonąć! Słuchaj, nie wydaje ci się przypadkiem, że odrobinę przesadzasz? Nie chcę, żebyś cierpiał, bo cię kocham! Chcę cię ochronić! Chcę wszystkich ochronić! Dzieci, wszystko w porządku! Idziemy! Przepraszam! O, nic się nie stało. Co? Ale zawsze tak wygląda. A, to! Nałożyłem cenzurę obyczajową na ten dom. Co to? Zaraz, co jest? Zupełnie jakby jakieś urządzenie wymazywało słowa. Brzydko przeklinać, Gumball. Słowa mogą ranić. Ale ja nawet nie znam prawdziwych przekleństw. Znam tylko takie, na jakie mama pozwala. Ale one odpowiadają tym gorszym, więc wszystkie je trzeba pousuwać. To co mamy powiedzieć, jak się wkurzamy? Niby kiedy? Niby teraz. A ty! O, mamo, Darwin się zachowuje jak mama. Nie, żebym coś tego, ale on jest podły. Przepraszam, ale twój brat ma rację. Warzywa są pełne pestycydów, mięso pełne hormonów, w rybach mnóstwo rtęci, mleka prawie nikt nie trawi, a od cukru się tyje. A w chlebie znowu jest gluten, a więc najlepiej jeść czyste proteiny, węglowodany, tłuszcze, minerały i witaminy. To wszystko dla naszego dobra. Wszystko dla naszego dobra. Podasz mi żelazo? Czy tylko mnie się wydaje, że to totalnie głupie? Czy to głupie chronić ukochane osoby? Wszystko jedno, bylebym się najadał. Ostrożnie, panie tato! Co za dużo, to niezdrowo! Słucham. Cześć, chcę się poskarżyć na ten film. Nie należy pokazywać wykorzystania dynamitu. Dziecko może to naśladować i zrobić sobie krzywdę. Skąd dziecko wzięłoby dynamit? Chcesz powiedzieć, że wasza stacja i sponsorzy nie mają na względzie dobra dzieci? Dobra, bez dynamitu. Przepraszam, tego też nie akceptuję. Ale dziecko nie uniesie kowadła. Mogłoby się o nie potknąć. Nie biegać po ulicy. Żadnej przemocy nie chcemy. O, nie. Nie chciałem odgryźć mu go. Na żart polega na tym, że on mi podsunie mój własny. Bez żartów, proszę. Za śmiechu można się udusić. A muzyka może zostać? Absolutnie nie. A już na pewno nie rok, bo to źródło czystego zła. Proszę powtórzyć za mną. Wszystko dla naszego dobra. Wszystko dla naszego dobra. Wszystko dla naszego... Czekajcie, nie! Nigdy nie zrobię tego, co zobaczę w telewizji. Ej, wracajcie! Wiesz, że nie rozmawia się z postaciami z bajek, tak? A ptaki roznoszą choroby! Hej! Co się dzieje? Darwin na skół i poszedł sprawdzić, czy reszta Elmore jest bezpieczna. Wszystko dla naszego dobra! Jak to ma być dla nas dobre? Nie rozumiecie, że... O co chodzi? To najlepszy sposób na bezpieczne ćwiczenia. A to był mój pomysł. Wszystko dla naszego dobra. Wy oszaleliście? Jak można zrezygnować z wolności?